Czy to koniec drużyny, jaką znamy? Bo jest kilku doświadczonych zawodników w reprezentacji Polski. Bartosz Kurek, 36 lat, rocznik 88. Paweł Zatorski, 34 lata, rocznik 90. Grzegorz Łomacz, 36 lat, rocznik 1987. Czy dla tych siatkarzy to jest koniec reprezentacyjnej kariery? Ja nikomu nie chcę kończyć reprezentacyjnej kariery, czy generalnie kariery. Myślę, że trzeba poczekać na jakieś też stanowiska chłopaków, dać trochę czasu po igrzyskach i zobaczyć, co się będzie działo, bo są to na pewno doświadczeni zawodnicy, którzy kawał zdrowia i życia poświęcili dla kadry. Wielkie sukcesy za nimi, też dzięki nim, więc... Myślę, że spokojnie trzeba poczekać na decyzję, na jakieś informacje oficjalne. Jest taka możliwość. Myślę, że tak, że jakby nikt młodszy nie będzie, też tego czasu z rodziną i takiego wolnego grając w klubie i w reprezentacji naprawdę nie ma. Jest to bardzo często tydzień, dwa tygodnie na przestrzeni 12 miesięcy, które można zagospodarować w pełni dla siebie. Nie jest to jakiś ogrom czasu, a tak jak mówię, mając rodziny i gdzieś dzieci, czy po prostu chcąc odpocząć troszeczkę od tego wszystkiego, no zwyczajnie nie ma na to możliwości, więc na pewno taki czas wolny każdy zawodnik potrzebuje. Nie każdy go ma, więc tak jak mówię, poczekajmy. Ja nikomu nie chcę, tak jak już mówiłem, tutaj tej reprezentacyjnej kariery zakończyć. Myślę, że będą oficjalne na pewno jakieś informacje po igrzyskach i chłopaki sami będą chcieli to ogłosić, jeśli oczywiście taki plan mają.